wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że to, że Dzień Ojca mamy w naszym polskim kalendarzu, to jest zasługa dwóch łodzian. Poety łódzkiego Jana Staudyngera i dziennikarza Ekspresu Ilustrowanego pana Konrada Turowskiego. W takim wspomnieniowym wydaniu pod tytułem Chwali Pięty, gdzie są rozmowy córki Jana Staudyngera, Anny Staudynger-Kaliszewicz, możemy przeczytać wypowiedź Jana Staudyngera. Kiedyś zwrócił się do mnie dziennikarz z łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego, Konrad Turowski, z zapytaniem, czy popieram inicjatywę desygnowania jakiegoś dnia na święto ojca. Przyparty do muru przez redaktora odpowiedziałam: popieram z całego serca i proponuję dzień 23 czerwca. Jest to plus minus najkrótsza noc w roku, ojciec ma labę, więc największe święto. Przyjęto tę datę i odtąd co roku Ekspres Ilustrowany ją podaje. Na łamach gazety po tej wypowiedzi rozgorzała dyskusja. Jedni uważali, że to, że będziemy obchodzić Dzień Ojca, to bardzo dobry pomysł, inni uważali, że to pomysł całkiem głupi. Jan Staudynger w swoim stylu mówił: obchodzimy uchwale ojczyzny, jeden dzień kobiety, cały rok mężczyzny. Zatem Dzień Ojca będzie ograniczeniem całego roku tylko do jednego dnia i według niego jest to bardzo słuszne. Pierwszy w Polsce Dzień Ojca miał miejsce w roku 1965 i najkrótniej obchodzony był właśnie w naszym mieście, w Łodzi. Tuż przed tym świętem na ulicę miasta wyszły słonie, które na swoich grzbietach niosły transparenty nawołujące do obchodzenia, do świętowania Dnia Ojca. Jan Staudynger swoimi fraszkami nawoływał: pamiętaj o tym, najmilsza młodzieży, że w Dniu Ojca kwiatek się tacie należy. A jego słynne hasło, kwiaty dla taty, obiegło wówczas całą Polskę.